liczbę punktów, są tylko trzy odpowiedzi, a więc emocjonujący bardzo moment. Rozgrywka już jest ta ostateczna. Zaraz wejdzie ktoś do finału, nie wiem jeszcze kto. Pytanie jest takie, wymień europejską stolicę na literę S. Szwecja. Rzecz dotyczy kształtu, a już mówię jakiego, niemal okrągłe warzywo. Jabłko. Tak, bo nie jest okrągłe, ale niemal. Ale... Nie. Ale... Tylko, że to nie warzywo. Niemal okrągłe. Marchew. Gdzie okrągła? Niemal okrągłe. No niemal okrągłe, czyli tak prawie okrągłe, ale nie do końca, prawda? Państwo narada. Sprawy poruszymy teraz warzywne. Pytanie jest takie, które warzywo ma pestki? Proszę bardzo. Szybko. Jabłko. Patrzmy, czy jest to jabłko? Nie. Marcel. Brzoskwinia. Brzoskwinia? Nie. Przypomnę, zanim Gabriela odpowie, które warzywo ma pestki? Pierwsze pytanie, uwaga. Jaki przymiotnik pasuje do lisa? Jan. Lis. Listonosz. Listonosz. Przymiotnik do lisa. Listonosz. Nie o to chodziło. Nie. Rudy. Rudy. Tak jest. Tak. Znaczy, listonosz może być rudy, ale nie o to chodziło w tym wypadku. Zmieniamy temat wigilijny i świąteczny. Bardziej może rolnicy będą tutaj w takiej wiedzy. Może już powiem, o co chodzi, bo trudno mi to powiedzieć. Krótko. Krzew owocowy. Proszę, Adam. Oczywiście jabłoń. Popatrzmy. Czy to krzew? Jabłoń chyba nie jest krzewem. Malina. Tak jest. No jednak. Nie, nie, nie. Już gramy. Nigdzie nie idziemy. Krzew owocowy. Porzeczka. O, dobrze. Rolnik mówi, że jabłoń. No. Się nie znają. A może to nie rolnicy? To udają. Tratę państwo jeszcze nie, Arkadiusz? Coś przezroczyste. Złotkości, coś to jest przezroczyste. Ciastka. Ciastka przezroczyste? To z czego one by były? Na... Mamy trzecie pytanie, sześć odpowiedzi. I pytanie brzmi tak. Jaki kraj powstał po rozpadzie ZSRR? Czechy. No, to będzie słabo. Troszkę z geografii. Dobrze? A może damy radę. Spróbuję. Największe kraje świata. Panie. Ameryka Południowa. Narada. Największe kraje świata. Anglia. Panowie, 150. Dużo punktów do przejęcia. Imię męskie na literę O. Oktawian. Oliwier. Oliwier. Chyba Oliwier. Ja postawię na Oliwię, imię żeńskie. Czyli tak naprawdę odpowiadasz, Łukasz, ty. Imię męskie bez litery A. Jan. Jan. Imię męskie. Pytanie ma 5 odpowiedzi. Co według powiedzenia można zrobić z kotem? Artur. Powiesić kota. Ojej! To ja nie wiem, gdzie takie powiedzenie, żeby kota powiesić. Co niby można, a w praktyce nie można zjeść? Pies. No wiesz co? Pies. Piesek. Co niby można, ale nie można zjeść, ale mówimy, że... Konia z kopytami. Co zmieniamy podczas jazdy samochodem? Piotr. Koła. Aleś chłopie walną teraz. Koła jedziesz i co? Pas. Pas? Zmieniamy pas. No to fajnie. To chyba przeszedłeś do historii. No bo jak koła zmienia, to musiałby jechać na dwóch. Są tacy, co jadą na tych dwóch, a tam jeden wychodzi, zmienia koła. I Renata, która... No już było powiedziane, że pracuje w firmie fotograficznej. Uwaga, powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu? Jacek.
kanapka.